Witajcie, Edukacja na Maxa, z tej strony kolejny odcinek serii Shogi. Niezależnie od wyniku tej partii, zostanie ona wrzucona na kanał. Kilka gier rozegrałem, troszkę głupszy, troszkę mądrzejszych w tej co debisią, ale mam już dosyć. Jak mnie pójdzie, to odpuszczam nagrywanie z kurczakiem na razie, znaczy, że za słaby jestem. No i cały czas my na te triki próbujemy brać. O. Aha. Teraz tak mnie próbuję strikować. O, panie. Poszalałeś z tymi ruchami stępem. Coś nowego. Tej pozycji nie widziałem jeszcze. Chociaż zdarzyło mi się brać tylko pionka centralnego i on faktycznie go poświęcał. Teraz jak ja stąd odejdę? Teraz pionek mnie niszczy. Cofamy się. No dobrze. Mamy w każdym razie pozycję dość zabawną. Nie wiem jak, w sumie jaki to mam zamek zrobić ostatecznie, ale wiem natomiast, że muszę jakoś tego srebrnego przemieścić. I w sumie to teraz to jest dobry moment, żeby wreszcie w partiach zastanowić się, co zagrać. Bo może to jest kluczowe, żeby po prostu tego pionka pchnąć od gońca i gońca sobie otworzyć tej pozycji i spróbować, skoro on tak gra pasywnie, jakimiś figurami powychodzić. O. I teraz ta pozycja wygląda kapkę lepiej. Albo nie wygląda kapkę lepiej. Albo miała wyglądać kapkę lepiej. No wymienimy sobie skoczki. Wymienimy sobie gońce. Zaatakujmy wieżę stępem. Bo czemu nie? Pioneczek tutaj z atakiem na srebrnego. I może wreszcie jesteśmy w domu, czy nie? Spory ten ruch obronny gońca stępem. Tak, no, faktycznie na to nie wpadłem. No to teraz to tak zrobimy. Chyba. No nie wiem, w tej pozycji jeszcze nie wiem. Zastanawiam się, czy nie zrobić ruchu po prostu typu sabaki, poświęcić tego srebrnego i tutaj. Ale to wtedy on wejdzie. Ja nie wezmę. Nie wezmę z promocją, nie wejdę. Dobrze, po prostu tak podejdę. Polowanie tutaj zaczyna się na coś. I teraz na spokojnie zdobyliśmy tego gońca. Bo czemu by nie? Albo lance chociaż. No, lance się przyda do obrony na pewno. A spromuje się. Tylko tutaj zawsze ten koń zawsze będzie. Niefortunny. I złotego tutaj zrzuci do obrony. A gdybym ja tak po prostu.
Tutaj mam atak z dwóch stron. I czy ja jestem jeszcze to w stanie w ogóle wygrać? Może zasłonicie z króla nie jest najgorszym wyjściem. Pionki na ręce ma, więc same rzucanie pionków nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeżeli już to lanta tutaj, bo najtaniej wychodzi. I pozbycie się w ten sposób figur, które mnie atakują. Dalej nie mam skoczka, ale no, mam jakieś opcje do gry jeszcze. Znaczy mam te skuty, mam skoczka. O. Czy to coś mi daje w ogóle? To jest bardzo kolejne dobre pytanie. Nie wiem, czy to nie jest czas na ucieczkę jakąś królem. No dość niefortunnie, muszę powiedzieć, gram. Z drugiej strony mam przygotowane tutaj ruchy pod impas. W sumie impasu jeszcze nie robiłem nigdy z kurczakiem. To jest bardzo ciekawe. No i wypadałoby teraz jakiś szukać jakichś ruchów, które. A może jeszcze tak zrobię. Bo wtedy ten ruch ma sens. A gdyby tak, nie skoczki, nie. To lance najchętniej bym wymienił. To byłoby dobre. To jest ciekawy ruch, jak najbardziej. Bo to pozwala mi jakkolwiek kombinować w tej pozycji. Tylko teraz, jeszcze tutaj teraz pozycja, czy to jest. Ucieka z tego miejsca. Linie. No dobra, wymieńmy sobie. Goniec tutaj. Może. Może jednak wygońmy go jednak z tego. No to lanca to była darmówka. Wszystkie siły na pokład, bronimy się.
ma lancę, więc niekoniecznie bym chciał tak grać. Nie, teraz mu wszystkie gońce oddam, bo... Bądź człowieku mądry. No, oddam mu to. Tak się pobawmy. No nie, wyprowadziłem króla już totalnie. Totalnie już położyłem tą sprawę. Chociaż jeszcze może. To jest mat? Nie. Jejku, jejku, jejku. Dobrze, trudno. Tą partię zostawię ku potomności mojej męczarni z korczakiem. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, widzimy w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.